mogę wszystko. Ha, ha, a ja wiem coś, czego ty nie wiesz. O, a co takiego? Powiedz. Nie powiem. Powiedz, to rozkaz króla. Nie powiem. Powiedz. Powiedz. Nie powiem. A? Powiedz, bo jak nie, to wsadzę cię do lochu z łabiedźmą. No dobrze powiem. Ponieważ wszyscy uważają, że jesteś głupiutki i leniwy, to chcą pozbawić cię tronu i królestwa. O nie, to niemożliwe. Po długim okresie przerwy związanej z pandemią, no mamy wreszcie ten moment, gdzie możemy się spotkać w gronie swoich najbliższych. Dlatego pojawił się pomysł z inicjatywy Gminnego Centrum Kultury, aby w niedzielę dzisiejszą zrobić takie spotkanie rodzin w przededniu, że tak powiem, Dnia Dziecka. I dlatego w to dzisiejsze popołudnie spotykamy się w parku Platerów w Konstantynowie, aby ten przeddzień w jakiś tam sposób urozmaicony przeżyć. W tej chwili mamy występ teatrzyku z Gminnego Centrum Kultury z Leśnej Podlaskiej. No to jak widzimy, skupił bardzo dużo dzieciaków. Po występie wręczymy nagrody najlepszym sportowcom za rok ubiegły, czyli naszym koszykarkom ze szkoły podstawowej, w zasadzie zespołu szkolno-przedszkolnego w Konstantynowie. Dzieciaczki otrzymają dodatkowo, wszystkie dzieciaki zgromadzone na dzisiejsze popołudnie tu w parku otrzymają słodki upominek i będą mogły sobie bezpłatnie korzystać z przygotowanych dmuchańców. A co się robi, drogie dzieci, z książkami? Książki się czytają. Nie wiem, czy ja będę potrafił. Lulu, jak powyrywasz kilka kartek z książki, to nauka pójdzie ci szybciej. Będziesz szybciej mądry. Tak? Dzięki, wiedźmo. Nie ma za co, królu. Może faktycznie. Promujemy projekt działający wspólnie z biblioteką. Równać szanse. Wszystko zaczęło się od spotkań czytelniczych w bibliotece. No tam było kilka wyjazdów, spodobało nam się. No i pani Beata Łyczewska dołączyła nas do projektu właśnie tego, Równać szanse. Mamy tutaj pokonywać swoje trudności, na przykład rozmawianie z ludźmi, musieliśmy zamówić hotel dla siebie na wyjazdy, które będą, ponieważ musimy 6 szczytów zdobyć z Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. Na przykład większość z nas bardziej lubi rozmawiać z ludźmi, ale sami musimy zamówić transport, nocleg, wszystko zorganizować, dzwonić, porozmawiać. Robimy tutaj quiz. Drzewo? O górę! Dobrze, a to jest... By jak balon! To jest niesamowite! A to? Jak planeta! A nasza planeta to? Ziemia. Osoby zainteresowane mogą obejrzeć przede wszystkim piękne wystawy, które są prezentowane w pałacu. Pierwsza to jest taka prezentacja projektu Łączy nas Bóg. Liderem tego projektu jest gmina Drohiczyn. Konstantynów jest partnerem tego projektu. To jest taki projekt realizowany przez Ścianę Wschodnią z programu Polska, Białoruś, Ukraina 2014-2020 i między innymi wystawa, czy oznakowanie szlaków wodnych, czy tuby tak zwane do słuchania przyrody nad rzeką Bóg. To są elementy tego projektu. Jeden z elementów, ten pokaz pięknych prac jest również dzisiaj w naszym pałacu.
Dodatkowo możemy podziwiać rękodzieła naszych pań, które tutaj uczestniczyły w konkursie. Konkurs został rozstrzygnięty w ubiegłym tygodniu, ale prace pozostały. Ta piękna makrama, czyli piękne dzieło pań z naszej gminy, jest okazją do tego, żeby podziwiać kunszt rąk kobiet, ich pomysłowość i ich pracę, za co bardzo gorąco dziękujemy. A dzisiaj cóż? Nosie wielki czerwony! Nie dokuczaj już królowi! Ojej! Co się stało? Dlaczego tak głośno? Ojej! Nie mam już tego paskudnego nosa! Zostałem odczarowany! O, dzięki, wróżko! Nie ma za co, król! Cóż, należy tylko życzyć pięknej pogody i niech dzieciaki korzystają, niech się rodziny też cieszą. Mam nadzieję, że to jest takie otwarcie sezonu, gdzie będziemy mogli swobodnie, już bez zakrywania twarzy, spotykać się w takim środowisku, jak jest wolna przestrzeń, szczególnie u nas tutaj w parku. A już dzisiaj zapraszam na 4 lipca. To będzie taka jednodniowa impreza, tutaj też zorganizowana w parku, gdzie będziemy przeżywali taki dzień, może trudno nazwać dniami Konstantynowa, ale jednodniowe świętowanie całej społeczności. Tu będzie okazja do podziwiania i walk rycerskich, i różnego rodzaju występów, i naszych zespołów, zespołu Powerplay, podziwiania pokazu ognia, no i wiele takich innych atrakcji. W popołudniową niedzielę 4 lipca będzie tutaj miało miejsce. Serdecznie zapraszam. A dziękuję przy okazji tym, którzy się tutaj zaangażowali w przygotowanie tej imprez, głównie Gminnemu Centrum Kultury na czele z panią dyrektor Iloną Niewęgłowską, za to, że jednak przyczyniła się do tego, że to spotkanie doszło do skutku, zaprosiła i starała się o wiele atrakcji. Oczywiście jest możliwość pojeżdżenia konno, z tego co słyszałem, to poseł Duszek jest tutaj sponsorem tej jazdy, za to też panu posłowi dziękujemy. No i cóż, życzmy miłej zabawy i wielu ciekawych wrażeń. Stał się bardzo mądrze i mądrze zarządzał królestwem. No i oczywiście żył długo i szczęśliwie.